Witajcie we wtorek 16 sierpnia. Ale zobaczcie, te róże są po prostu niesamowite. Już nie wyglądają nie wiadomo jak fresh, ale one już tutaj stoją po prostu trzeci tydzień. Jestem normalnie w szoku. Nie wiem, może one są z Ekwadoru. Pamiętam, że kiedyś jak byłam w Ekwadorze, to przywiozłam jedną różę, która przeżyła bez wody. Nie wiem, ileś tam godzin lotu, bo się przesiadałam przez Miami, także no ho, ho. I później jeszcze stała u mnie w łazience. Obcięłam ją na krótko. I stała u mnie w łazience chyba jeszcze 2 tygodnie, także niesamowite są. U nas taka pogoda dzisiaj zamglona, a my z Zi będziemy wędzić ryby. Więc zrobiłam już tą zalewę, ten cały brine. No i to poleży przez noc. Mamy takie ładne kawałki i łososia, i pstrąga. Najwięcej mamy pstrąga. I też dorsza. Także jutro będziemy wędzić. Ależ ta mięta tutaj się rozponoszyła. No i właśnie, zobaczcie, bąk. Taki, jaki mi ostatnio ugryzł. Ale wiecie co, po 2 dniach mi to wszystko zeszło. Mówią, że czasami ugryzienie bąka jest bardzo bolesne i goi się do 2 tygodni, a po 2 dniach już byłam ok. Także super. No, trochę tu ich lata. Coś mi ta jedna pelargonia tu szwankuje. Mi się wydaje, że ja chyba przelałam ją i ona korzenie mogły jej nadgnić. No bo te są ok tutaj. Ładne. A ta jedna taka biedna. Z boku domu jakie dziewanny nam porosły. Ja normalnie tutaj obcinam, ale w tym roku po prostu przez tą budowę wszystko zapuściłam. Także to niedługo będzie widać w kuchni, w oknie. No tutaj jest nowa wędzarnia mojego męża. To jest top of the line, najlepsze z najlepszych. Wszystko jest robione elektronicznie przez Bluetooth. Więc nie wiem, czy to jest akurat dobre, no ale zobaczymy, wypróbujemy. W środku wygląda tak. A tu stoi ta stara wędzarka, którą już pokazywałam kiedyś. No i wędzimy, czekaliśmy, która jest teraz po 8:00, bo wczoraj zamówiłam te właśnie takie silikonowe podkładki z Amazonu, żeby ta ryba, czy cokolwiek się wędzi, nie przyklejała się do tego metalu, więc dopiero teraz przyszły z 10:50 wieczorem, także wstawiamy ryby i wędzimy. Więc to było całą noc w zaprawie. Dorsz się zrobił taki ciemny, dlatego że tam jest, bo ogólnie było dodatek sosu sojowego. Ale tam, gdzie dorsz, to najbardziej zafarbowało. No i teraz mamy tak rozłożone. A tutaj już ostatnia tacka. Także prosciutto, które zrobił Zi, takie, wiecie, jak dojrzewające, ale stwierdziliśmy, że jeszcze je obwędzimy. Ser z tego mleka od Mennonitów. No i ostatni kawałek łososia. Także wszystko w jednym. Zobacz, jak się zmieściło. Super. Tak. Więc okej, okay, wszystko jest in. W środku i zaraz Zi będzie to tutaj włączał. Jest bardzo skomplikowane i high-tech. No i tutaj są takie specjalne cegiełki jakby do wędzenia, tak? Okej, okay, tu jest taki komin i tu się wsadza te cegiełki. I to jest drewno jakie? Czereśniowe, tak? Wiśnia. O, wiśniowe, okej. Okay. Włączamy ten. Zamykamy. No i teraz ten twój. Mam 50 stopni. Nawet nie, 45 zróbmy. Czyli mamy i wędzenie, i tak jakby w piekarniku. Grzeje. Mhm. Żeby do 50 stopni doszło, nie? Okay. A tu masz bysket wyszły, widzisz? I tu jest ten grzejnik na bysket. I on tutaj będzie ten. I on będzie 20 minut per bysket i wrzuci do wody. Do wody.
Już nie będzie wtedy kopciło się takim spalonym, tak? Okay? Warning. Ok, no warning, ja, no bo jest, otwarłem drzwi. Jam biscuit. Ja. To jest biscuit. To jest biscuit, ok. Także niech się dojdzie do temperatury 50 stopni. Wiesz, jest 22, idzie 23, widzisz, idzie do góry. Okay. I podsuszy trochę i wtedy zrobię forward biscuit i jeszcze jeden. I będziesz miała wtedy ten, zacznie smok iść do góry. Zacznie wędzić. Okay. Ja, bo nie potrzebujemy 3,5 godziny wędzić. No nie. Potrzebuję, także ja daję, niepotrzebnie aż tak ustawiłem, nie? Okej. Okay. Tu jest zamknięte na razie, bo żeby jak najszybciej temperatura poszła do góry. Jak dojdzie do tej temperatury, którą my chcemy, czyli 50 stopni, to otworzymy. Przy okazji też zamówiłam takie, bo stwierdziłam, że mam tyle tych suplementów, powiem wam, że naprawdę strasznie dużo i zapominam ich jeść, więc przydałyby mi się jakieś takie pojemniki, że sobie zrobię na każdy dzień, nawrzucam tych suplementów, wtedy będę je jadła. Normalnie całe po prostu pojemniki stoją tych suplementów w szafkach różnych. I tylko to się marnuje. I to wiadomo, że się też przedawnia. Więc stwierdziłam, że zamówię jakieś takie pojemniki na te suplementy, że sobie nałożę powiedzmy tam na cały tydzień, czy coś w tym stylu. Ale nie znalazłam jakichś takich specjalnie na to, ale są jakieś takie, żeby tam gdzieś sobie jakiś lunch do szkoły, czy do pracy przygotować. Więc stwierdziłam, że zamówię 10 tych. Także akurat właśnie przyszły mi razem z tymi silikonowymi podkładkami. No i są dwa z każdego koloru. Więc super. Tu w sumie jest ta 40 tych różnych kompartmentów. Więc to wystarczy dłużej niż miesiąc. No i mam nadzieję, że będę brała na czas moje suplementy i zużyję to, co mam, zanim kupię nowe. No i już tu mamy uwędzonego dorsza i pstrągi. I też ser jest podwędzony trochę. I też łososia. I też podwędziliśmy trochę soli. I podwędziliśmy też prosciutto, które Zee zrobił. Także wędzenie nadało mu naprawdę takiego fajnego smaku. Bo ja ogólnie, powiem wam, nie lubię tego prosciutto niewędzonego. Także wszystko jest piękne. Ale ta ryba jest pyszna. Brawo dla nas. Ja robiłam marynatę, a Zee wędził. A to jest ta oregano z naszego ogrodu. A pomidor od sąsiadki z naprzeciwka. No i teraz robimy wakium tych naszych wędzonych ryb. Mamy taki food saver z tymi woreczkami. No i tak to wygląda. Kiciuś lubi oglądać filmy przewodnicze. Brzeg jest straszny. Co to jest, Kitek? Co to za monstery? Słoniowe foki.